Jeśli kochasz, to dużo ważniejsze od tego, żeby kochać, żeby ofiarowywać swoją miłość, uszczęśliwiać drugą osobę, robić dla niej wszystko, żeby ona była szczęśliwa, dużo ważniejsze, choć trudniejsze jest spowodować, żeby ta druga osoba zechciała ciebie uszczęśliwić. Jeśli kochasz, to idealna sytuacja jest wtedy, kiedy ta druga osoba, którą ty kochasz, pragnie cię uszczęśliwić. Czemu? Czemu nie ty masz ją uszczęśliwić, tylko ona ma uszczęśliwić ciebie? Bo jak ona będzie ciebie uszczęśliwiać, to jej zacznie zależeć, to ona będzie pragnęła twojego szczęścia. To znaczy, że ona też będzie cię kochać coraz bardziej i będzie, ona też będzie odczuwać coraz silniejsze i coraz piękniejsze emocje uniesienia. I dlatego jak kochasz, to nie staraj się ty uszczęśliwić, tylko staraj się tak spowodować, żeby osoba, którą kochasz, chciała uszczęśliwić ciebie. Bo jeżeli ona to zrobi, to znaczy, że jesteś kochany, kochana. To znaczy, że udało ci się właśnie to, o co ci chodziło, uszczęśliwić tę drugą osobę. I to jest kochany. I to jest moment, w którym możesz stwierdzić, że udało ci się stworzyć cudowny związek.